Dalsi, ale cieszymy się widząc każdą osobę, każdego z Państwa. Tradycyjnie już zaczniemy od hymnu, a więc do hymnu. Pan Bohdan Wenta, mamy prezydenta elekta. W związku z tym chcemy złożyć gratulacje zwycięstwa i wyrazić nadzieję, że Kielce będą ośrodkiem demokratycznym, że będą się świetnie rozwijały, że stworzą nowe warunki dla młodzieży, że powstaną nowe miejsca pracy. Ważnym jest chyba to, że w Polsce 77 prezydentów, burmistrzów i wójtów pochodzą z wyboru z komitetów społecznych, czyli naszych. I to nie partie wygrały, tylko my, społeczeństwo. Tak jak powiedział przegrany, wielki przegrany w Kielcach Wojciech Lubawski, powiedział, że powstała tak zwana nowa tożsamość, czyli nowa tożsamość, proszę Państwa, to my, społeczeństwo, które wreszcie doceniło wagę swojego głosu. Zresztą świadczy o tym również frekwencja. Jeśli chodzi o pana Bohdana Wentę, życzymy naprawdę jak najlepiej, ale będziemy też obserwować, bo te 5 lat musi pokazać, że zasłużył na nasze głosy i na naszą wygraną. Proszę Państwa, ogromna frekwencja, jaka pojawiła się na dopiero co zakończonych wyborach, to jest tylko przedsmak tego, na co nas stać. Przed nami wybory do Europarlamentu. I nie możemy sobie odpuścić, nie możemy powiedzieć, że to jest daleko, że to nie jest w naszym geście, że od nas nic nie zależy. Otóż zależy. Zależy, kto w tym Europarlamencie będzie nas reprezentował. Dlatego bądźmy na bieżąco, rozmawiajmy ze sobą, dyskutujmy, dowiadujmy się, na kogo warto oddać swój głos, a przede wszystkim pójdźmy do wyborów. Weźmy w tym udział. Ja myślę, proszę Państwa, że w perspektywie zbliżających się na wiosnę wyborów parlamentarnych znowu da znać o sobie siła tych 60%, która wyniosła teraz naszych wybranych prezydentów, wójtów i burmistrzów do władzy. I myślę, że te 60% będzie miało ogromny wpływ na to, abyśmy mogli sobie wypracować model miejsca Polski w Europie, model Europy, bo wiadomo, że jest również w trakcie transformacji. Dlatego będziemy dbać i huchać i dmuchać jako Komitet Obrony Demokracji na ten potencjał społeczny. Będziemy się z Państwem spotykać, będziemy organizować spotkania, będziemy wspólnie dyskutować i wypracowywać to, czego byśmy chcieli i oczekiwali od Europy. Możesz się pokazać tutaj razem z nami. Przykład proszę sobie wziąć z prezydentów Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Gdańska. Panie prezydencie, zapraszamy do nas. Powtórzę jeszcze raz. Tu jest pana elektorat. Dziękuję bardzo.